Nasza radia Conchita, proszę Państwa, blaski, błyski, cienie w radio Conchita. Proszę Państwa, przypominamy, że wciąż jesteśmy, żyjemy, znajdujemy się w systemie faryzejskim, że ludzie są oszukiwani, czy dają się oszukiwać, czy chcą być oszukiwani w systemie błysków i blasków. Proszę Państwa, faryzejskich, że groby pobielane. No to wiecie Państwo, jest w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale opisane, że faryzeusze i ci uczeni w piśmie z pierwszego wieku naszej ery, oficjalnie działający faryzeusze, to byli kapłani przecież też ze świątyni, przyrównani zostali do grobów pobielanych. Dlaczego? Dlatego, że ten ich sposób wielbienia to już dawno nie był Boży, bo przez zmiany, upodabnianie się do pogan, prawda? Mieć i być, mieć to, co u pogan, co poganie mają, być, posiadać, wiedzieć to, co poganie. Państwo zobaczą, że te szkoły średniowieczne, potem jak ten kościół katolicki się kształtował, no to trzeba było przyjąć w kościele katolickim, na uczelniach katolickich wszystko to, co było w świecie modne, bo jak odstawałeś od świata mody, wierzeń, nauki, no to byłeś nikim, byłeś niczym, ponieważ na tym zależało, żeby być kimś, w sensie autorytetu mieć i być, no to to była pułapka zastawiona przez szatana, diabła. Jezus wyraźnie mówił, trzeba było się trzymać Biblii. Jezus wyraźnie mówił, że abyście nie nazywali siebie nikogo ojcem, nauczycielem, rabbim, prawda? Bo tylko jeden jest nauczyciel wasz, Jezus Chrystus, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem wszyscy jesteście połączeni w jedno. Także, proszę Państwa, ojciec to jest Jahwe, ojciec to jest Jehowa. Prawda? Taka pieśń jest. Jehowa nasz Ojcze w niebiosach, 14 był Nisan w tę noc, widziała Twą mądrość i miłość i cześć. To na pamiątkę, jak się szło, to śpiewało się tę przepiękną melodię, pieśń. Przepiękną pieśń, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Landstrom, Extra. Także koniecznie proszę być razem z nami. Będziemy starali się wyjść z błysków, blasków faryzejskich i żebyśmy umieli sięgnąć głębiej. Bo na przykład Martusia do mnie pisze wczoraj, Marta Woros, że ona ma wernisaż w maju. Hej, piękna, pozdrawiam. Takie piękny, piękna, użyła tego słowa. Ona jest bardzo wielką artystką, Marta Woros. I tak pięknie mówi. Bo dzisiaj jest taka moda na bycie pięknym, bycie piękną. No ale widzicie Państwo, modnie może się też ubrać osoba brzydka, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Conchita, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Wyjdźmy z faryzeizmu. No ale to trzeba głębiej myśleć, to trzeba być osobą, jakby to można było powiedzieć, inteligentną. Ludzie nie sięgają głęboko, nic nie chcą więcej wiedzieć, bo jak to się mówi, że ludzie są w pewnym sensie prymitywni, a my nie możemy być prymitywni, my musimy być inteligentni. Radio Conchita. Dobra. Już, proszę Państwa, już, tak, już. Radio Conchita. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby,
Langström Ekstra. Radio Concito. Na temat Blady Shadows, co możemy powiedzieć? Blady Shadows. Właśnie. Chrystus i Maria, zawsze dziewica, w dzisiejszym programie opowiem o antybiotykooporności, jaka staje się coraz poważniejszym wyzwaniem i problemem dla współczesnej medycyny w leczeniu zakażeń w całej Europie. Raport Europejskiego Stowarzyszenia Mikrobiologii Klinicznej Chorób Zakaźnych ostrzega, że oporność na antybiotyki do 2025 roku może zabić nawet 1 milion ludzi w Europie z powodu nabytej odporności na antybiotyki, a w najbliższych latach liczba ta może wzrosnąć do 50 tysięcy rocznie. Zakażenie tak zwaną bakterią New Delhi jest niebezpieczne, opierając się niemal wszystkim dostępnym na rynku antybiotykom, i obecność bakterii stwierdzana jest w coraz większej liczbie krajów. Superbakterie doprowadziły w ubiegłym roku do zgonu ponad 700 tysięcy chorych i sytuacja jest na tyle groźna, że o narastającej antybiotykooporności debatowano podczas gromadzenia ONZ. W połowie 2016 roku bakteria występowała także w szpitalach w Polsce na Mazowszu. Bakterie typu New Delhi są oporne na prawie wszystkie antybiotyki i łatwo przenoszą się z człowieka na człowieka. Mogą też przekazywać geny oporności innym bakteriom, w tym powszechnie występującej Escherichia coli. Do pewnego czasu uważano, że zagrożeniem w sytuacji rosnącej antybiotykooporności są szpitale, w których najczęściej spotykane były szczepy antybiotykooporne, jednak jest wiele czynników, które wpływają na uodpornienie się bakterii, gdzie dużą rolę w powstawaniu antybiotykooporności ma mieć nieuzasadnione przepisywanie antybiotyków przez lekarzy, nadużywanie ich przez, zwłaszcza antybiotyków o szerokim spektrum działania, podawanie antybiotyków bez uprzedniego wykonania antybiogramów. Do rozprzestrzeniania się antybiotykooporności przyczyniają się także brak higieny, niski dostęp do diagnostyki mikrobiologicznej, także zaniedbywanie problemu przez decydentów oraz udostępnianie w wielu krajach antybiotyków bez recepty. Już w 1961 roku został wykryty szczep gronkowca oporny na metacylinę, jednak wszystkie wymienione czynniki przyczyniły się, jak już mówiłam, do zwiększenia problemu antybiotykooporności. Globalny charakter zjawiska stanowi zagrożenie zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w całym świecie, co spowodowało ogłoszenie Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Według badań aż 37% dorosłych Polaków stosowało antybiotyki w ciągu ostatniego roku i wysokie zużycie antybiotyków potwierdzają także badania Europejskiego Programu Monitorowania i Konsumpcji Antybiotyków, które pokazują, że antybiotyki w Europie są nadużywane i niestety Polska znajduje się w czołówce europejskiej. Polacy przyjmują antybiotyki z powodu przeziębienia, grypy albo kaszlu. Antybiotyki, jak wiadomo i trzeba o tym pamiętać, nie działają na wirusy, co wymaga edukacji. Okazuje się, że nie tylko chorych, ale także lekarzy, którzy zalecają stosowanie antybiotyków w niektórych przypadkach przeziębienia czy grypy niejako osłonowo i zapobiegawczo przed rozwojem flory bakteryjnej. Tam, gdzie zaobserwowano zwiększone zużycie antybiotyków, obserwowane są właśnie szczepy antybiotykooporne w porównaniu do tych społeczeństw, gdzie zużycie antybiotyków jest mniejsze. Jak wiadomo, antybiotyki są związkami chemicznymi, które albo zabijają bakterie, albo hamują ich wzrost bez negatywnego wpływu na chorego, jednak poszczególne antybiotyki różnią się między sobą zarówno sposobem działania, jak i użyciem danych związków. Jedne z antybiotyków powodują na przykład zahamowanie syntezy ścian
komórkowych bakterii. Inne natomiast hamują wytwarzanie białek. Z takich najbardziej znanych penicylina została odkryta już w 1928 roku przez szkockiego lekarza Fleminga, chociaż odkrycie antybiotyku początkowo nie wzbudziło zainteresowania naukowców, jednak już w 1939 roku, poszukując substancji mogących zabijać bakterie, zainteresowano się odkrytą przez Fleminga penicyliną, która okazała się skuteczna w zabijaniu bakterii, dlatego też już od 1941 roku zaczęto ją produkować i początkowo penicylina stosowana była w czasie II wojny światowej wśród żołnierzy i następnie zaczęto ją stosować szeroko w medycynie. Antybiotyki rzeczywiście pozwoliły zmniejszyć umieralność i uniknąć wielu powikłań spowodowanych infekcjami bakteryjnymi. Także za swoje odkrycia nie tylko Fleming, ale Hein, Florey dostali w 1945 roku Nagrodę Nobla i sukcesywnie wprowadzano coraz to nowe antybiotyki, początkowo streptomycynę, chloramfenikol, potem tetracykliny, co rozpoczęło erę antybiotyków jako jedno z 10 największych odkryć XX wieku. Początkowo antybiotyki były wytwarzane z naturalnych składników, jednak obecnie większość używanych antybiotyków jest produkowana syntetycznie i obecnie dostępnych jest około 200 antybiotyków. Zjawisko antybiotykoodporności, jak mówiłam, rozwija się wraz z rozwojem antybiotyków w medycynie. Antybiotyki to substancje produkowane przez naturalne, głównie początkowo były produkowane przez grzyby w celu obrony przed bakteriami. Dowiedziono, że oporność bakterii na antybiotyki istniała już nawet 30 tysięcy lat temu i zjawisko antybiotykooporności wymusiło konieczność poszukiwania i syntezy kolejnych antybiotyków. Wyniki badań w Stanach Zjednoczonych wykazały, że 70% szczepów bakterii związanych z zakażeniami szpitalnymi, czyli zakażeniami wykrytymi po 48 godzinach od przyjęcia na oddział, wykazują oporność na przynajmniej jeden antybiotyk wykorzystywany w leczeniu schorzeń wywołanych przez tę bakterię. Niektóre mikroorganizmy są oporne na prawie wszystkie dostępne antybiotyki i mogą być obecnie zwalczane tylko przy użyciu już eksperymentalnych i często potencjalnie bardzo toksycznych środków. Czasami trudne do wyleczenia stają się zakażone rany, bardzo często oporna na antybiotyki jest gruźlica, zapalenie płuc i oczywiście sepsa, która dość często występuje u dzieci. Nieskuteczna terapia antybiotykowej powoduje zwiększenie kosztów leczenia, oczywiście sięgające nawet 30% budżetu szpitalnego przeznaczonego na zakup leków, zwłaszcza takie duże zużycie antybiotyków odbywa się na oddziałach intensywnej terapii czy na oddziałach hematologii. Według badaczy istnieją dwa główne mechanizmy nabywania oporności przez bakterie na antybiotyki. Po pierwsze jest to mutacja, a następnie horyzontalny transfer genów, o czym opowiem za chwilę. Czyli ludzie poumierają niedługo. Chcieli mieć, chcieli być. Pieniądze na ulicy będą leżały, będą budować domy w domach, nie będą mieszkać. Tak jak mówi Biblia. Mutacja
mutacją nazywa się nagłe skokowe zmiany materiału genetycznego komórki, jaka zwykle jest niekorzystna, gdyż bakteria posiadająca je w swoim DNA ginie lub wolniej się rozmnaża. Mutacje powodują czasami wystąpienie zmian skutkujących lepszym przystosowaniem do niekorzystnych warunków środowiska, jakim jest na przykład działanie antybiotyku, co powoduje, że bakterie z mutacją przeżywają po zadziałaniu antybiotyku w przeciwieństwie do bakterii niezmutowanych. Z czasem bakterie zmutowane wypierają te niezmutowane, stanowiąc coraz większy procent populacji drobnoustrojów chorobotwórczych. Z kolei tzw. horyzontalny transfer genów polega na przekazywaniu między bakteriami tego samego, a nawet różnego gatunku materiału genetycznego zawierającego geny oporności na antybiotyk. Wymieniane są głównie cztery mechanizmy antybiotykooporności drobnoustrojów, określane jako enzymatyczna hydroliza cząsteczki antybiotyku, enzymatyczna modyfikacja cząstki antybiotyku, reakcja bypass i efflux. Inaktywacja antybiotyku zachodzi przez zmianę struktury pierścienia leku, czego przykładem może być Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczka ropy błękitna odpowiedzialna za liczne zakażenia nie tylko dróg moczowych, ale dróg oddechowych, opon mózgowo-rdzeniowych, kości czy posocznicę u dzieci, która wytwarza enzymy hydrolityczne beta-laktamazy odpowiedzialne za rozkład antybiotyków, w tym penicylinę, cefalosporynę, co jest bardzo niekorzystne, gdyż antybiotyki te uważane były za najbardziej bezpieczne, wywołujące najmniej efektów ubocznych. Aminoglikozydy oddziałują na mniejszą jednostkę rybosomu bakterii i hamują syntezę białek. Pod wpływem enzymów bakteryjnych cząsteczka aminoglikozydów ulega podstawieniu grupą acetylnową lub adenylową i co hamuje działanie. Podobnie inaktywacja dochodzi w przypadku chloramfenikolu, który poprzez łączenie się z większą jednostką rybosomu również hamuje syntezę białek. Niektóre antybiotyki działają na bakterie poprzez blokowanie szlaków metabolicznych. Przykładem takich mogą być sulfonamidy, gdzie dochodzi do modyfikacji szlaku syntezy kwasu foliowego, który jest niezbędny do syntezy timidyny. Reakcja określana jako bypass polega na wytworzeniu przez drobnoustrój alternatywnego szlaku metabolicznego, który zostaje zablokowany przez antybiotyk. Proces ten polega na aktywnym usuwaniu z komórek bakterii antybiotyku przez specyficzną pompę. Dotyczy to na przykład tetracyklin, które są usuwane z komórek bakterii przy pomocy kilkudziesięciu różnych rodzajów pomp białkowych. Przedstawione cztery mechanizmy mają swoje oczywiście modyfikacje, odmiany, co jeszcze bardziej utrudnia walkę z szerzącą się wśród bakterii antybiotykoopornością, jaka obejmuje dwie główne przyczyny powstawania i szerzenia się oporności na antybiotyki, gdzie pierwsze to niewłaściwe, jak mówiłam, i nadmierne stosowanie antybiotyków w medycynie, drugi nie mniej groźny powód powstawania antybiotykooporności, a może nawet jeszcze groźniejszy, to stosowanie antybiotyków w rolnictwie. Problem dotyczy głównie, jeśli chodzi o medycynę, infekcji wirusowych, takich jak grypa, przeziębienie czy inne wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych, gdzie, jak już mówiłam, antybiotyki po prostu nie działają. Problemem pozostaje rozpoznanie, czy mamy na początku do czynienia z zakażeniem wirusowym czy bakteryjnym. Informacja pomocna w jakiś sposób może być taka, że jeśli u chorego występuje gorączka, występuje niewielkie wydzielanie plwociny, wydzieliny patologicznej, nasilenie objawu występuje głównie wieczorem i kaszel trwa dłużej niż 14 dni, wtedy prawdopodobnie choroba wywołana jest przez wirusy i nie powinna być leczona antybiotykami. Oczywiście nie u każdego chorego przebieg infekcji wirusowej
odbywa się w taki sposób, tym bardziej, że bardzo często dochodzi, jak już mówiłam, co stanowi problem dla lekarzy, do nadkażenia bakteryjnego. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie antybiogramu, który pozwoliłby na wybór odpowiedniego do danej infekcji antybiotyku. Kolejnym problemem są działania chorych leczonych antybiotykami, którzy po ustąpieniu gorączki i poprawie zdrowia przerywają przyjmowanie antybiotyków, co uniemożliwia całkowitą eliminację bakterii i przyczynia się do możliwości wytworzenia oporności na dany antybiotyk. Innym jeszcze problemem w przypadku chorych leczonych antybiotykami jest zbyt niska dawka antybiotyku, która uniemożliwia osiągnięcie stężenia terapeutycznego, co w rezultacie uniemożliwia eliminację patogenu. Antybiotyki stosowane są w szpitalach głównie w dwóch celach: do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie i infekcji, a także w przypadku zapobiegania zakażeniom w czasie operacji. Chorzy zwykle mają osłabiony układ odpornościowy, do tego antybiotykoterapia pozbawia ich fizjologicznej flory bakteryjnej i szpital stanowi także miejsce doskonałe rozprzestrzeniania się i przenoszenia drobnoustrojów, i to nie tylko przez personel medyczny, który niedostatecznie stosuje środki dezynfekcyjne i w ten sposób przenosi oporne szczepy, ale chorzy również, wychodząc ze szpitali, przenoszą oporne szczepy bakteryjne do swoich rodzin i także takim czynnikiem, który zagraża również antybiotykooporności, są po całym świecie już w tej chwili podróże, które bardzo szybko powodują przenoszenie szczepów antybiotykoopornych mikroorganizmów. Dane statystyczne wskazują, że 50% wszystkich antybiotyków jest stosowanych w medycynie, z tego 20 w szpitalach, natomiast 80 poza szpitalami. Niestety aż 20 do 50% według badań stosowanych jest niepotrzebnie. Za chwilę opowiem jeszcze o stosowaniu antybiotyków w rolnictwie. Stosowanie antybiotyków w rolnictwie stanowi ogromne zagrożenie. Problemem jest także hodowanie zwierząt w zamkniętych pomieszczeniach, prowadząc do zwiększonego stresu i osłabienia układu odpornościowego zwierząt. Hodowcy stosują antybiotyki w celu wyleczenia nie tylko chorych zwierząt, bo do tego według statystyk wykorzystywanych jest tylko 20% antybiotyków. W celach profilaktycznych używa się pozostałych 80%. Antybiotyki stosowane są także w celu zwiększenia wzrostu zwierząt. Od 40 do 80% antybiotyków używanych w rolnictwie jest używanych bezzasadnie. Niestety antybiotyki zaczęły być stosowane, tak jak mówiłam, w hodowli zwierząt, kiedy okazało się, że powodują szybszy wzrost i zwiększone przybieranie zwierząt na wadze, czyli po prostu zwiększoną produkcję mięsa.
czy produktów pochodzenia zwierzęcego. Do paszy dodawane były paszowe dodatki antybakteryjne, jakie powodują hamowanie rozwoju mikroorganizmów znajdujących się w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych. Dodatki te mają służyć optymalizacji procesów trawienia i wchłaniania składników pokarmowych i w rezultacie przyspieszyć wzrost wagi zwierząt. W niektórych częściach świata antybiotyki stosowane są także w opryskach drzew owocowych stosowanych przeciw bakteriom znajdujących się na powierzchni owoców, ale także w dużych ilościach stosowane są w fermach hodowli łososia. Warunki panujące w fermach sprzyjają nie tylko szerzeniu się chorób, ale też nabywaniu przez drobnoustroje antybiotykooporności. Antybiotykooporność w przypadku rolnictwa była zaobserwowana już w 1963 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy odkryto szczep oporny Salmonella. W problemie antybiotykooporności świadczy fakt, że dawka zalecana w leczeniu infekcji zwierząt od roku 1963 do lat 90. zwiększyła się 20-krotnie. Także dawki zwiększyły się kilkakrotnie stosowane u ludzi w medycynie. Szczepy oporne na antybiotyki powstają na fermach, przenoszą się następnie do środowiska ludzkiego, zarówno poprzez odchody zwierząt. Oszacowano, że nawet 90% antybiotyków podawanych zwierzętom nie jest przez nie trawionych i wraz z odchodami dostają się do środowiska, które mogą trafić następnie do wód powierzchniowych. Dalej ta woda do podlewania warzyw, które z kolei konsumowane są zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi. Szczepy oporne mogą dostać się także u człowieka przez mięso zwierząt, którym podawano antybiotyki nie tylko lecząc ich infekcje, ale po to, żeby wzrastały. Szczepy mogą dostać się do człowieka przez mięso zwierząt, którym podawano antybiotyki, u których wytworzyły się oporne szczepy. Inną drogą jeszcze jest przenoszenie opornych szczepów przez pracowników ferm. Dlatego konieczne wydaje się wprowadzenie szczegółowych kontroli antybiotykoterapii weterynaryjnej, które stosowanie powinno podlegać kontrolom i regulacjom, jakie stosuje się w przypadku medycyny. Przykładem rozprzestrzeniania się oporności antybiotyki, która spowodowana była nadmiernym stosowaniem antybiotyków w rolnictwie, jest oporność na glikopeptydy, w tym na wankomycynę. Wynikiem nadmiernego stosowania tego antybiotyku w lecznictwie jako dodatku także do pasz było powstanie enterokoków opornych na wankomycynę. Z tego powodu w 1995 roku w Danii, a w 1997 w Unii Europejskiej wycofano z użytku tenże antybiotyk. W 1998 roku, co prawda, Komisja Europejska zakazała stosowania paszowych dodatków antybiotykowych i racjonalne stosowanie w celach terapeutycznych. Jednak wyniki badań, kontroli wykazują różne skutki. Natomiast w Szwecji w 1986 roku także zakazano stosować antybakteryjne środki paszowe w hodowli. Znacznie poprawiła się sytuacja w Szwecji z antybiotykoopornością. Antybiotyki można stosować tylko w zalecanych przez weterynarzy dawkach i tylko w celach leczniczych, a nie w celu zwiększenia produkcji mięsa. Za chwilę opowiem o przeciwdziałaniu antybiotykooporności.
problem z coraz szybciej szerzącą się wśród drobnoustrojów antybiotykoopornością. Według Komisji Europejskiej, według różnych zaleceń, konieczne jest podjęcie działań o charakterze globalnym w celu racjonalnej gospodarki antybiotykami. Antybiotyki powinny być stosowane tylko w leczeniu ludzi i zwierząt. Konieczne jest całkowite wyeliminowanie antybiotyków jako czynnika przyspieszającego wzrost masy ciała zwierząt. Także rygorystyczne praktyki powinny dotyczyć zakresu higieny zarówno w szpitalach, jak i poza szpitalami. Konieczne są także i wprowadzono dlatego coroczny dzień wiedzy o antybiotykach w celu poprawy edukacji i informacji na temat stosowania antybiotyków nie tylko wśród chorych, ale także wśród rolników. Bardzo ważnym jest także stosowanie w przypadku infekcji wirusowych leków przeciwwirusowych i poprawiających odporność, a nie antybiotyków. Ze względu na problem antybiotykooporności walka z nią stała się priorytetem Komisji Europejskiej, Światowa Organizacja Zdrowia, Parlament Europejski, także inne organizacje uznają to za, jak powiedziałam, priorytet i podkreślają, że konieczne jest monitorowanie antybiotykoodporności, kontrola, nadzór nad konsumpcją antybiotyków, powstawaniem i rozprzestrzenianiem się antybiotykoodporności w medycynie, weterynarii, środowisku oraz projektowanie działań interwencyjnych i ocena ich skuteczności. Profilaktyka i kontrola chorób zakaźnych, także racjonalizacja stosowania konsumpcji antybiotyków, współpraca międzynarodowa, wspieranie badań mających na celu poszukiwanie nowych leków, także innych środków, a także metod terapii, profilaktyki i zakażeń oraz infekcji. Już w 2004 roku powstał Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce. Rozwiązaniem problemu wzrastającej antybiotykooporności mogłaby być produkcja nowych antybiotyków. Jednak firmy farmaceutyczne nie wykazują zainteresowania tego rodzaju badaniami ze względu na wysoki koszt samych badań, także duże nakłady finansowe na badania kliniczne, bardzo restrykcyjne wytyczne firm zajmujących się rejestracją antybiotyków. Ze względu na antybiotykooporność, oporność drobnoustrojów, który jest problemem globalnym, przekraczającym granice państw, konieczne są działania, jak już mówiłam, nie tylko zaprzestanie stosowania antybiotyków w rolnictwie, ale także właściwe ich wykorzystywanie w medycynie. Pomocne może być wykonywanie antybiogramów do oznaczenia bakterii i ich oporności na antybiotyki, jednak nie tylko w Polsce. Badania te są długotrwałe i niestety drogie, co wymaga zmniejszenia kosztów i przyspieszenia oczywiście prac i badań nad antybiotykoopornością. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o antybiotykooporności, problemie, który omawiany był także w Parlamencie Europejskim. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem. Były to porady lekarskie, które przygotowała i przedstawiła pani doktor Urszula Krupa. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Temat: konwencja klimatyczna w Katowicach. Zapraszamy na godzinę 18.15, Radio Maryja, Telewizja Trwam i 21.30, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Jest godzina 11. Na antenie Radia Maria czas na serwis informacyjny, który przedstawi redaktor Piotr Brzezina. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro złoży w Trybunale Konstytucyjnym stanowisko w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów pozwalających na zabijanie dzieci na podstawie tzw. przesłanki eugenicznej. O sprawie informuje nasz dziennik. Projekt dokumentu opracowuje Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej.
Niewykluczone, że stanowisko przyspieszy proces zbadania konstytucyjności obowiązującej ustawy. Poza tym w Sejmie znajduje się projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, który usuwa tzw. przesłankę eugeniczną z obecnych przepisów. Propozycje trafiły do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która jednak nie prowadzi nad nimi prac, uzasadniając to potrzebą uzyskania opinii m.in. Rady Ministrów. Poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczypospolitej podkreśla, że działania dotyczące ograniczenia w Polsce zabijania dzieci toczą się dwutorowo. Jeden tor to jest Trybunał Konstytucyjny, jest tor niezależny, a drugi tor to jest procedowanie projektu ustawy w parlamencie, ponieważ przynajmniej tak mi się osobiście wydaje, że klub PiS-u czeka na to, żeby najpierw Trybunał się wypowiedział w tej sprawie, no to jeszcze tym bardziej ma to duże znaczenie, żeby prokurator generalny szybko się na ten temat wypowiedział i w rozmowie osobistej z panem prokuratorem Ziobro dowiedziałem się, że on w krótkim czasie ma jeszcze dostęp do ekspertyzy i wysyła takie stanowisko. Wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej pozwalającej zabijać nienarodzone dzieci z powodu chorób lub wad genetycznych trafił do Trybunału w październiku ubiegłego roku. Złożył go poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS-u. Pod dokumentem podpisało się wtedy ponad 100 parlamentarzystów reprezentujących m.in. Zjednoczoną Prawicę oraz Kukiz 15. W resorcie rodziny i pracy trwa... A widzisz? Wicepremier Beata Szydło na antenie RMF zaapelowała dziś do osób protestujących w Sejmie o zaufanie i powrót do domów. Ja jeżeli mogłabym poprosić rodziców, którzy są w tej chwili w Sejmie, żeby jednak uwierzyli panu premierowi i pani minister Rafalskiej, którzy przyjechali z konkretną propozycją, złożyli tę propozycję i w tej chwili trwają prace w Ministerstwie Rodziny nad ustawą, o której mówił pan premier, która ma pomóc rodzinom i ich dzieciom. Ta ustawa zostanie w najbliższym czasie, tak jak zadeklarował pan premier Morawiecki, pani minister Rafalska, przedłożona w Sejmie. Po rozmowie z premierem Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych mówiła, że propozycje przedstawione przez premiera to żadne propozycje. Zmieniamy temat. Jesienią może się rozpocząć budowa płotu przed Rydzikami w związku z ASF, ocenił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zapora ma powstać na wschodniej granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. Będzie miała formę płotu z odpowiednią siatką o wysokości do 2 metrów. Koszt budowy zapory szacowany jest na około 300 milionów złotych. Minister Krzysztof Jurgiel w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam wskazywał, na jakim etapie jest projekt ustawy w tej sprawie. W ubiegłym roku ten komitet kryzysowy rządowy podjął decyzję na wniosek ekspertów, żeby taki płot wybudować i przygotowaliśmy projekt już uchwały rządu, projekt ustawy sejmowej. One są teraz kierowane na rząd, na komitet stały i rząd rozpatrzy, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy dotyczące konieczności budowy płotu. I myślę, że taka decyzja będzie podjęta, potem prace sejmowe i przy dobrym przebiegu procesu legislacyjnego myślę, że od jesieni się taka decyzja zapadnie, będziemy to realizować. Afrykański pomór świń występuje w Polsce od roku 2014. Do tej pory wykryto w naszym kraju 1942 przypadki u dzików oraz 108 ognisk u świń. Choroba nie jest szkodliwa dla ludzi, przynosi jednak duże straty materialne, m.in. spowodowane ograniczeniami eksportowymi. Chińskie ministerstwo
Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjęło decyzję Korei Północnej o wstrzymaniu testów jądrowych i rakietowych. Chiny przekonują, że zmniejszy to napięcie na Półwyspie Koreańskim. Decyzję Kim Jong-una oficjalnie potwierdziła Centralna Koreańska Agencja Informacyjna. Przywódca Korei Północnej zapowiedział też zamknięcie północno-koreańskiego ośrodka badań jądrowych. Pekin jest najbliższym dyplomatycznym i gospodarczym sojusznikiem reżimu północno-koreańskiego, jednak w ostatnim czasie sprzeciwiał się próbom nuklearnym. Decyzję o ich wstrzymaniu z zadowoleniem przyjęła też Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami wzrastające do dużego, po południu w Sudetach możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 16-19 stopni na północy do 24 stopni na południu. Chłodniej dziś nad morzem, tam od 10-16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i na północnym wschodzie okresami dość silny. W porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie doniesie 1004 hektopaskale. To były wiadomości w Radiu Maryja. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Temat: konwencja klimatyczna w Katowicach. Zapraszamy na godzinę 18.15, Radio Maryja, Telewizja Trwam i 21.30, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja.